Największym naszym problemem jako społeczeństwa jest to, że na wypadek, gdyby się nagle pojawiła jakaś koniunktura korzystna dla restytucji niepodległości polskiej, to nasze społeczeństwo nie wie, czego wtedy powinno chcieć. Nawet tego nie wie. Tak, nie ma szlachty, nie ma mamy kryzys przywództwa. To tak jakbyśmy przeprowadzili taki eksperyment, że z wysokości przelotowej samolotu 11 kilometrów patrzymy na nasz naród, jak podąża ku świetlanej przyszłości. No to co widzimy? No, naród podąża, prawda, a z przodu podążają nasi umiłowani przywódcy. Więc z tej wysokości wszystko wygląda, że tak jak powinno wyglądać, prawda? Przywódcy z przodu, naród z tyłu, ku świetlanej przyszłości podobno, no czegoś chcieć więcej. Jedną rzecz tylko musimy wyjaśnić. Czy ci umiłowani przywódcy są z przodu, dlatego że wiedzą, gdzie jest świetlana przyszłość i wiedzą, którędy tam trzeba dojść? Czy też są z przodu, ponieważ w panice uciekają przed nami? Z obawy przed stratowaniem. I obawiam się, że to drugie wyjaśnienie jest bardziej prawdopodobne, że oni w panice uciekają przed nami, wcale nie w stronę świetlanej przyszłości, tak prosto przed siebie, po prostu aby dalej od nas. Dlatego, że się nas boją. A dlaczego się nas boją? Bo wiedzą, że nas zdradzili. Bo wiedzą, że nas zdradzili i się boją, co to będzie, jak my się o tym dowiemy. I uciekają do Unii Europejskiej, bo myślą, że tam będzie bezpiecznie, tam się schowają przed nami. Być może, że słusznie liczą na to, się przed nami schowają. Tylko, że nie liczmy na to, że oni, ci, którzy przed nami uciekają, włączam do tego ich generałów z Departamentu Pierwszego, bo to oni się niczym od tamtych nie różnią, że oni nam jakąś tutaj restytucję zafundują. Nic podobnego. Oni będą wtedy, będą się rozglądać za Związkiem Radzieckim, które by mogli mu służyć nadal. Bo proszę Państwa, jaki problem jest, ja nie gniewam się na rozwiedkę w Polską, że Polską rządzi. Państwem ktoś musi rządzić. I dlaczego nie rozwiedka? Akurat to są ludzie mający wiedzę i siłę, a więc dwie rzeczy, które są niezbędne do rządzenia państwem. Tak, tylko i podobnie jest w Rosji, tam też rządzą służby. Podobnie jest w Ameryce, tam też rządzą służby, przecież nie Obama. Proszę przypomnieć sobie, jak Obama kompletował swoją administrację. Miał swoich faworytów, tylko jak ogłosił tam jakiegoś kandydata na sekretarza tego, to się okazywało, że 30 lat temu molestował jakieś dziecko i ono sobie teraz przypomniało, no to nie może być, przecież to jasne. Tam on szczęśliwy, że tylko na tym się skończyło, tak. Więc i okazało się, że żaden z kandydatów zaproponowanych przez Obamę nie został członkiem jego administracji. Zaproponowano mu, obstawiono go szefem administracji Białego Domu, a więc człowiekiem, który decyduje o tym, co prezydent będzie wiedział w ogóle. Jak prezydent chce się dowiedzieć, jaka jest pogoda, to się jego pyta, czy jest jasno, czy jest ciemno, i on go informuje. Jest były agent wywiadu izraelskiego. Był oficer wywiadu izraelskiego. Tak, Więc taka jest sytuacja. I ponieważ prezydent Obama wie, że akt urodzenia, ten prawdziwy jego, to już jest gdzieś, więc już wie, że ma się słuchać, chodzić jak w zegarku i już jest spacyfikowany i tam jest przewidywalny aż do bólu. Otóż ja nie mam pretensji do rozwiedki amerykańskiej, że rządzi Stanami Zjednoczonymi, że do rozwiedki ruskiej, że rządzi Rosją, tylko jest różnica zasadnicza między tamtymi rozwiedkami a naszą. Bo tamte rozwiedki jakoś o swoje państwa tak jak umieją, to dbają. Bo mają tradycję taką od stuleci w Rosji na przykład, że innego państwa nie będą miały. I więc nie dopóki ich władza jest dotąd, dopóki to państwo istnieje. To dlatego oni są ważni, oni ich się inni boją, ich się inni słuchają, bo mają to państwo. To trzeba o nie dbać, bo to państwo daje im siłę.
To nie oni dają siłę państwu, tylko państwo daje siłę im. Te 300 milionów ludzi daje im tę siłę, prawda? To bogactwo, jakie te 300 milionów ludzi wytwarza, daje im tę siłę, że mogą te car puszki tam budować sobie, te zabawki wszystkie śmiercionośne. Natomiast nasza rozwiedka, i to jest nasz problem, taki polityczny, najpoważniejszy, nasza rozwiedka o swoje państwo nie dba. Nasza rozwiedka myśli, całą swoją pomysłowość i energię wysila na to, jak to państwo rozkraść jak najszybciej i znaleźć sobie kogoś, kto im zapewni bezpieczeństwo, żeby to mogli strawić spokojnie, żeby nikt do wymiotów nie zmusił. I dlaczego taka różnica jest? Dlatego, że my nie mamy szlachty, a ci, którzy aspirowali do bycia szlachtą, do bycia naszymi umiłowanymi przywódcami, przecież wysługiwali się innemu państwu. Na to im dawało pozycję społeczną względem nas, to nie myśmy im dawali siłę, to tamto państwo im dawało siłę. I oni inaczej nie potrafią, tak już mają. Tak już mają i to jest nasz problem polityczny najważniejszy. Dopóki nie będziemy mieli normalnej szlachty, to będziemy skazani na takich przebierańców. Po prostu i mówię to, co powtórzę, to co mówiłem. Albo ich pozabijać, albo ich przekonać. No tercium non datur.